Cześć, witajcie, witam was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj recenzuję Transformers Prime Beast Hunters Legion Blighta. Jest to jeden z pięciu terrorkonów z serii Beast Hunters, które łączą się w Abominusa i kolejny, którego wam pokazuję. Tak wygląda Blight w trybie bestii. Jest to dwunożny smok. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Tak prezentuje się głowa. Tak wyglądają ręce. Tak wygląda tors. Tutaj jest logo Predakonów do góry nogami. Tak prezentują się nogi. Tak wygląda figurka z tyłu. Przechodzę do pozowalności. Głowa może iść do tyłu, jednocześnie patrząc w dół i w górę. Ręce są na stawach kulkowych, mogą iść tyle na bok, tyle do środka, obracać się 160 stopni. Jest też obrót w łokciu. Szpony są ruchome na takim stawie z transformacji. Nogi są na stawach kulkowych, mogą one iść tyle do przodu, tyle do tyłu, nie mogą iść na bok, mogą iść do środka, więc nie zrobisz szpagatu. Jeśli chodzi o jego pozowalność, to byłoby na tyle. Przejdę do akcesoriów. Jedyna broń, jaką ma ta figurka, jest taki oto młotek. Podobny jest z inną figurką z Terrorconów, Twin Strike'em. Jedyna różnica między tym a Twin Strike, tym młotkiem a młotkiem Twin Strike'a jest kolor. Tą broń możemy podłączyć do ramienia na trzy sposoby. W taki sposób, w taki oraz taki. Można ją też dać do paszczy. Oraz też podłączyć tutaj. Jedyna wada, jaką dostrzegam w tym trybie, są widoczne pięści robota. To tyle, jeśli chodzi o tryb bestii, a teraz porównania. Najpierw porównanie obok innych przedstawicieli serii Beast Hunters. Tutaj jest Legion Twin Strike, a tutaj jest Legion Hunger. Teraz porównanie obok czegoś współczesnego. Tutaj jest Titans Return Deluxe to Inferno, a tutaj jest Titans Return Deluxe Wolfwire. Teraz czas na transformację. Transformacja życzy do tego, żeby przesunąć głowę bestii do tyłu. Potem należy wyprostować jego szpony, a potem obrócić nogi robota w dół i obrócić kolana do takiej pozycji. Potem należy tak przetransformować pas. Potem wyjmujemy pięści robota. Obracamy ręce tak. Otwieramy klatkę piersiową. Wyjmujemy głowę, ją zamykamy. I nasz Reaper Snapper w trybie robota jest gotowy. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Tak wygląda głowa. Głowa jest niewielka. Tak prezentuje się tors. Tutaj jest logo Predakonów. Tak wyglądają ręce. Tak prezentuje się nogi. Tak wygląda figurka z tyłu. Teraz czas na pozwolność, którą zaczniemy od głowy. Głowa może się chować z racji transformacji, patrzeć do góry. Nie może patrzeć do dołu, oni się obracać. Ręce są na stawach kulkowych, mogą iść tyle na bok, tyle do środka. Mogą się obracać 360 stopni. W dłoni jest tylko takie zgięcie z transformacji. Nic w pasie z racji transformacji. Nogi są na stawach kulkowych, mogą iść
tyła do przodu, tyła do tyłu. Figurka robi prawie pełen szpagat, ale nie robi pełnego szpagatu przez te otwory na broń. Jest jeszcze taki staw obrotowy w kolanie z transformacji, który się może obracać tylko na boki. Nie może się obracać 60 stopni. A w stopie jest jeszcze tylko taki staw również z transformacji. Tryb robota nie ma dodatkowych akcesoriów. Jest tylko ta broń, która była w trybie bestii. Można ją dać do dłoni albo podczepić ją do nóg. W trybie robota Reaper Snapper ma sześć centymetrów i 3 mm wysokości. Jedyna wada, jaką dostrzegam w tym trybie, jest to, że pas się nie łączy i się łatwo rozszczepia. To tyle, jeśli chodzi o tryb robota, a teraz porównania. Najpierw porównanie obok innych przedstawicieli serii Beast Hunters. Tutaj jest Legion Hunger, a tutaj jest Legion Twin Strike. Teraz porównanie obok czegoś współczesnego. Tutaj jest Titan's Return Deluxe Wolfwire, a tutaj jest Titan's Return Deluxe Twinferno. Podsumowując, Beast Hunters Blighta, tryb bestii jest fajny, ma wadę w postaci widocznych pięści robota. Tryb robota podoba mi się, ma tylko jedną wadę rozszczepiającego się pasa. Mimo tych wad polecam go. O skali 1 do 10 oceniam go na 8 na 10. I to ode mnie na tyle. Trzymajcie się i cześć.